Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Mniodzio. Cześć, witajcie detailingowe dziadzia. Produkt, końcóweczka. Tak naprawdę to już go tutaj nie ma. Zapach. A, właśnie co to jest. Adams, Grafen Ceramic Spray Coating. Niby najlepsza powłoka właśnie w sprayu. Najtrwalsza i najbardziej śmierdząca. Nie wącham jej, nie namówi mnie nikt, żebym z butli pociągnął. Zrobiłem to dwa razy, pierwszy i ostatni. Pomimo, że teraz będę aplikował też w garażu, no śmierdzi niesamowicie. Teraz tak, dostałem to od Dawida i mówi, że do tej pory chyba nie widział lepszego produktu, jeżeli chodzi właśnie o aplikację, bo to jest ceramika. Ceramiki, którą zarzucasz na mikrofibrę, rozprowadzasz, zostawiasz na minuta, dwie, docierasz i już. I ma wytrzymywać od 8 do 12 miesięcy, czy od 12 do 18? Chyba tak. No zobaczymy, kurczę, no ciekawy jestem. Słuchaj, no ja myślę, że zrobię to w GoPro. Tak będzie chyba najlepiej. Zrobię to na błotniku. Tutaj pójdzie też powłoka Adamsa, więc kurczę, nawet jak coś mi tam przeleci, też chyba grafenowa, więc będą się produkty jakby nie było uzupełniać. Tak to wygląda, słuchaj. Trochę wziąłem za dużą mikrofibrę. Mhm, zdecydowanie. Ale nic, lecimy, zobaczmy. Tu mamy co? Typ spray? Nie, tu jest spray. Dobra, okej. Okay. O, powiem ci tak, że wydajność będzie mega. No i tutaj blokuje nam. Warto przedmuchać co. Ale smród. Przedmuchać co. Ale poślizg. O, panie, ja przegiąłem. Miękkość. O tak, to ja za dużo tego produktu dałem. Kurde. Ale zajebiście. Już. Słuchaj, co ja mam ci powiedzieć? Już. Ale smród. Ojej. Oho. Ale to śmierdzi. Niesamowicie. Czas start. W garażu jakieś 16 stopni. Zobacz, leży jak powłoka. Tłusta. Tu się już zaczyna robić tęcza. Tu też zresztą. Czekamy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Wykorzystam tę samą mikrofibrę do dotarcia z drugiej strony. Ale jazda. Może nawet dwie aplikacje popełnię. Zobaczymy. Słuchaj, teraz tak. Widziałeś tydzień temu, tutaj jechane było pastami Ultra Coat. Pobawiłem się też trochę z drugiej strony. No nie da rady, no nie da rady. Typowo na da. No nie przeskoczymy tego. Tu jeszcze, ale tłusta, słuchaj. Ja bym tą ilością, to bym chyba ten cały bok przesmarował. Ale śmierdzi. No dobra. Czekamy dwie minutki. O, wyłączył się telefon. Tutaj już mega smuży. Myślę, że to tyle czasu nie będę czekał. O, fajnie, że włączyłem. Nieważne. Ojej, niewyspany jestem. Kurczę, całą. Tutaj wiesz co, ja to widzę w lampach. No, tutaj już tak, jest do dotarcia. Dobra, spróbuję ją zebrać. Tak, kurczę, na wariata widzisz, no. Mega wydajna, słuchaj. No, po prostu coś niebywałego. Druga strona mikrofibry. I spróbuję ją zebrać. Ojej, bez problemu. O ja, ale zajebiście. Tłusto. Z poślizgiem i już widzę, że maskuje. Naprawdę. O panie, no rzeczywiście, w porównaniu do Kencoata. Ale czyżby mi się mazała? Czyżby mi się mazała? Nie. Słuchaj, coś niebywałego. O ja, naprawdę super. Ale zajebiście. Słuchaj,
No jest mega. Tu coś jest tak. Dobra, muszę sobie mikrofon. Bardzo tłusta, słuchaj. Naprawdę, mega tłusta powłoka. Zebranie tego to jest żaden problem, tego produktu. Naprawdę. Śliskość obłędna. O ja. Zrobienie całego auta to by była sama przyjemność. Naprawdę. Ale rewelacja. Ojej. Kurde, już. No co ja mam ci powiedzieć, słuchaj. Jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Wiem, co mi tutaj zostało, a co nie zostało, to chcę. Czy nie ma mazów, bo ta tłustość, powiem ci, że mnie troszeczkę dziwi. Ale Franca maskuje. Super. Ale jaki połysk. Bardzo ciekawy produkt, naprawdę. Mega ciekawy, ale właśnie. Co to jest? Zobaczmy. Nie, myślałem. Odbicie. Kurde, się przeraziłem. Słuchaj. Nie wiem, co mam powiedzieć. Już. To jest wszystko. I w porównaniu do tego panela, zobacz, co jest grane. Naprawdę fajnie. Teraz tak. Tutaj jadę rękawicą. Tempo. Ślisko. No jest tak. Jest przyjemnie, ale śmierdzi niesamowicie. Odwrócę jeszcze raz. Słuchaj. No na całe auto, to powiem ci, że... No już kiedyś mówiłem, że woski, no niestety, kiedyś się skończą. Zostaną tylko dla typowych miłośników tej zajawki, bo... No zobacz. Przygotowałeś sobie panel. Umyłeś, odtłuściłeś. Niekoniecznie musi być korekta. Mile wskazane, jakby zdjąć tę oksydację. No, byłoby lepiej. O, tak może. Ale jak nie masz możliwości, nie ma problemu. Ważne, żeby panel był doczyszczony dogłębnie i osuszony. I odtłuszczony. I to jest już. I kładziesz ten produkt właśnie w takim stylu, jak pokazałem. Słuchaj, tu wystarczy tak naprawdę na ten panel spray. Zobacz. Już. To jest już. No, wydajność jest z kosmosu. Ludzie. Tłuściutko, mięciutko, przyjemnie, naprawdę. Na lusterko, nieczyszczone. Zobaczymy, co zrobi na lusterku. Nieczyszczone, nieprzygotowane. Ale siedzi na tym. Czas start. Stop. I start. Dobra, słuchaj, no co ci mogę powiedzieć? No, temat fenomenalny. Fenomenalny produkt. Tutaj widzę, że się już robi tęcza. U mnie jest 16 stopni, więc o, tu się już gdzieniegdzie kończy w ogóle. Tu też. No nie, to już czas docierać. Widzisz to? Widzisz tę tęczę? Tło, to jest tłuste. To może leżeć. Aha, to, że jest tęcza, nie szkodzi. Tłuścioch, tłuścioch, tłuścioch. Ja bym to traktował jak normalną powłokę. Sudę i ogień. Coś pięknego. Naprawdę. Tu gdzieś przyschło. Rewelacja. Dobra. Nie, no nie ma co czekać tam. Bez przesady. Raczej inaczej. Poczekam. Tylko teraz tak. Chciałbym sobie zmienić na taką stronę, gdzie jest suchutka. Jest tu. Zobaczmy. Co się wydarzy, czy się uspokoi. Obłędnie. Ona jest taka trochę szorstka i śmierdzi. Taka tłusta. No tutaj to pięknie usiadło. Dodało takiej czerni soczystej. Dobra, tam jest minuta 21. Zobaczmy. Ujo, fantastyczny produkt. Jeju, naprawdę. Słuchaj, przeciągam i już. I to wszystko. O. Bez wysiłku. Ciach.
Druga strona tu. O. I pyk. Odwrócę sobie mikrofibrę. Ciach. O, to tutaj na tym Volvo to będzie siedzieć wiecznie. Ale poślizg. Fantastycznie, naprawdę. Dobra. No dobra, no co, no więcej nie będę kombinował. No widziałeś, co jest 5, no. Szkurcze, nie wygłupiajmy się. Nie będę udawał, że starał się coś stworzyć nowego. Kurczę. No dobra, wskakuję przed aparat. A, jeszcze wyłączę, kurczę, widzisz. Już. I pomysł. Naprawdę fajnie. Aplikacja bezproblemowa. Kurde, no. Jakby nie ten smród, słuchaj. Aplikacja tego jest bardzo miękka, bardzo przyjemna. Zero oporu. Przy aplikacji i przy docieraniu. W ogóle ja osobiście, dla mnie to było szkoda towaru ładować to z atomizera. Zdecydowanie, jak już miałbym to robić, to proponuję na sudę. Przelać jej do buteleczki, kapnąć sobie troszeczkę i zaaplikować normalnie kostką. Będzie raz, że wydajniej, będzie równiej i myślę, że zdecydowanie lepiej. Jeżeli chcesz to zrobić szybko właśnie, na świeżym powietrzu też nie widzę problemu. Wtedy rzeczywiście mikrofibra, aplikujesz na jeden panel, przeskakujesz dalej, aplikujesz sobie drugi, jak wosk. Spokojnie oczywiście, wracasz, bierzesz mikrofibrę, kolejną, docierasz sobie. I jedną aplikujesz, drugą docierasz. I tak jak wosk na zmianę, bomba, naprawdę bomba. Dawid już dawno mówił, że produkt jest obłędny i potrafi naprawdę długo posiedzieć. Połysk taki, kurczę, ma takie tendencje do takiego, kurczę, właśnie mokrego uderzenia. Jest ładnie. Zobaczymy, jak tu wpadnie powłoka. Co z tego będzie. No dobra, słuchaj, nie będę przedłużał. Na chwilę obecną naprawdę obłędny produkt. Dziękuję. Smród nie z tej ziemi. To jest w ogóle, naprawdę śmierdzi. Moim zdaniem będzie to konkurent dla Kencoata, ewentualnie dla Moonlighta, chociaż nie, dla Kencoata. Zostańmy przy tym. Tak, to będzie ewidentnie rywal i to zdecydowany rywal tego produktu, bo aplikacja tego Evo jest podobna troszeczkę, kurczę, raczej z tym mi się lepiej pracowało. O tak, może tak płynniej. Cały czas tłuściutko. Naprawdę fajnie. Super, jestem miło zaskoczony. Słuchaj, więc tak, auto będzie stało, dzisiaj mamy wtorek, prawdopodobnie do poniedziałku w garażu, tu kilka powłów wleci. Jak wiesz, auto się mało przemieszcza i niestety no nie robi dużo kilometrów, ale film będzie, bo teraz mamy październik chyba 24, chyba tak, 24 październik i film pewnie gdzieś w kwietniu, prawdopodobnie. Kwiecień, maj. Na pewno będę chciał nagrać, jak sprawa wygląda wtorek, środa, bo widzisz, nie, wtorek, środa. No jakoś na dniach będę chciał nagrać, jak sprawa wygląda, jeżeli chodzi o hydro. Oczywiście, na końcu, w propozycji filmu będę chciał ci pokazać połysk, bo w garażu, no w garażu to w garażu, wiadomo jak to jest przy lampach, ale będę chciał ci pokazać połysk na zewnątrz, będę chciał ci pokazać kropelki. I za dzień, może dwa, będę chciał ci pokazać, jak wygląda sytuacja po zimie. I zobaczymy, czy rzeczywiście, no, jeżeli ten zawodnik ma siedzieć od 12 do 18 miesięcy, albo od 8 do 12 miesięcy, no to tutaj moim zdaniem przy przebiegu tego auta, no to 2 lata powinien posiedzieć. Prawdopodobnie. A czy tak będzie? Zobaczymy. No dobra, z mojej strony to wszystko. Zapraszam cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak wygląda uderzenie w garażu i to będzie wszystko, a później na końcu w propozycji filmu będę chciał ci pokazać właśnie uderzenie w słoneczku i kropeleczki. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!